Bogusław Chomicki, urodziłem się w 1941 roku. Mogę się szczycić tym, że jestem warszawiakiem od ponad 110 lat poprzez moich dziadków. Dziadkowie mieszkali na Starym Mieście, mój tata na Powiślu, na Tamce i ja tam się urodziłem. Potem po wojnie obydwa miejsca, o których wspomniałem, to była Kupa Gruzów. Znalazłem się na pracy na ulicy Strzeleckiej 4 i tam spędziłem dzieciństwo i młodość. No to są takie obrazki, jakby klisze, kadry filmu. Pamiętam czas powstania warszawskiego, czy czas okupacji w ten sposób, że jak nadlatywały samoloty, to były zewsząd szły okrzyki nalot, nalot i trzeba było uciekać do piwnicy, która się nazywała schronem. No ja tam dodatkowo, to pamiętam właśnie, chowałem się jeszcze mamie pod taką szeroką spódnicę, także nie dość schronu, to jeszcze miałem swój własny, prywatny schron. No pamiętam właśnie jeszcze taki incydent, jak szliśmy w jakimś takim długim tłumie ludzi. Mama niosła młodszego brata Jerzego na ręku, ja byłem trzymany za rękę, szliśmy tak, no chyba do Dworca Zachodniego, bo potem się znaleźliśmy w Pruszkowie, w takich wielkich halach kolejowych. Tam byliśmy, no nie wiem, może dwa, może trzy miesiące w tej hali. Taki baruk mieliśmy na ziemi. I pamiętam taki moment, jak w styczniu, nie wiem, który to był styczeń, może 17, może 20, otworzyły się drzwi, tak śnieg sypnął do tej hali. Żołnierz z karabinem radziecki krzyknął: Warszawa wolna. To tak zostało w moich oczach. A dlatego byliśmy sami tylko z mamą, bo ojciec w tym czasie, w ogóle ojca nie widzieliśmy. Ojciec był w powstaniu w październiku, na początku października. Opowiadał, jak przepłynął Wisłę, znalazł się na Pradze. No i tam zdobył, nie wiem, jakiś przydział uzyskał. W każdym razie dostaliśmy mieszkanie przy ulicy Strzeleckiej 4. Obydwa te domy, gdzie mieszkali dziadkowie, potem rodzice, zostały kompletnie zburzone. Tata niestety nie mógł się dostosować w tych nowych warunkach ustroju komunistycznego. Dlatego, że w 1939 roku kończyła mu się służba wojskowa. No i niestety do cywila nie poszedł, bo wybuchła wojna. Czyli został na wojnie i jego oddział czy kompania znajdowała się na ziemiach wschodnich. No i zostali oczywiście aresztowani przez armię sowiecką. A ponieważ on jako stary żołnierz wyfasowany miał oficerski kożuch, oficerskie buty miał te do podkolana aż. Te buty to jeszcze długo w domu, pamiętam, czyściliśmy, prawidła takie były fajne, stojące. A więc ojciec był przez Rosjan, był wzięty jako oficer, bo tak wyglądał. A on był żołnierzem, kapralem chyba tylko. I wieźli go ciężarówką do Katynia, normalnie z innymi. I dogadał się z tym soldatem rosyjskim, że ten kożuch da mu i ten mu pozwolił uciec. On zdjął ten kożuch, wyskoczył z ciężarówki, ten za nim strzelał. Nie wiem, czy nie chciał trafić, czy w każdym razie pozwolił mu uciec i w ten sposób ojciec przeżył. Ale po wojnie, dlaczego zacząłem, że zaczął pić? No bo nie mógł się znaleźć w tym ustroju. No,
wszyscy, którzy walczyli z Niemcami, no to byli kombatantami, należeli do zbowidu, no do różnych rzeczy. Przed nimi były różne przywileje i tak dalej. A jak to opowiadać, że się było w Wojsku Polskim zaanektowanym przez Związek Radziecki? No, no po prostu nikt tego absolutnie nie chciał słuchać. Nie wolno było o tym mówić wręcz, no po prostu, no. Miał jakieś swoje przeżycia, których nie można było opowiedzieć. No jak to po wojnie byliśmy właściwie, wszyscy byli biedni, bo wszystko przepadło, co człowiek miał. I nas było pięcioro rodzeństwa już wtedy i no i po prostu, no akurat ognisko to było takie miejsce, gdzie można było zjeść gorący obiad, kolację, no, gdzie był wypełniony czas bardzo ciekawie i to było jakby uzupełnienie tego, co mama i ojciec nie mogli nam dać w tym momencie. To było skrzyżowanie ulicy Strzeleckiej Środkowej, Środkowa 9. Taki był drewniaczek, ja nic o nim nie wiedziałem, ale kolega z niższego piętra gdzieś ciągle chodził i on właściwie mi powiedział o tym ognisku. I tam się znalazłem w 1953 roku w marcu. Byłem tam 6 lat do końca 58 roku chyba tak, bo potem w 59, nie jeszcze nawet 59 do wakacji, bo potem poszedłem do wojska. W ognisku pierwsza osoba, którą spotkałem, to był oczywiście Kazimierz Lisiecki, dziadek, surowa twarz. Groźna, powiedzmy, no troszkę się go bałem, ale potem okazało się, że to było tak na pokaz, bo on w sumie bardzo nas kochał, tylko kochał troszkę inaczej niż kocha matka. Bo matka kocha sercem, miłość jest ślepa, trzeba wszystko wybaczyć i tak dalej. A on kochał rozumem, czyli ustawiał nas w jakiś taki sposób, prowadził pewien, no był pewien, można powiedzieć, nawet rygor, bo trzeba było mieć swoje obowiązki, dyżury, coś robić. Takie powiedzenia dziadkowe bardzo, powiedziałbym, trudne do przyjęcia, bo nic nie ma w życiu za darmo. No i idzie taki 12-letni chłopak i do takiego ogniska i słucha takich rzeczy, jak ja mam zapłacić, jak ja nie mam pieniędzy, prawda? No a dziadek za chwilę mówił, co możesz zrobić, żebyś nie był to za darmo. I okazywało się to wszystko do spełnienia, bo były dyżury, bo trzeba się było dobrze uczyć, bo były te obowiązki. Obok dziadka przecież byli inni wychowawcy, także życie toczyło się na wielu płaszczyznach i to wszystko razem było do zaakceptowania i do przyjęcia. Ciocię Pilecką spotkałem, ja już nie określę tego dokładnie w datach, ale stosunkowo szybko, bo ona już wtedy tam była, już 2 lata była w ognisku. Historycznie patrząc, w końcu jestem już wiekowy, pewne rzeczy mi się poukładały historycznie. Wiem taką rzecz, że Maria Pilecka, nauczycielka z zawodu, wdowa po wrogu ludu, rotmistrzu Pileckim, no miała ciężkie życie, miała 2 dzieci, potrzebowała pracy, a nie mogła jej znaleźć, bo wszędzie była no szykanowana, z różnych błahych powodów nie chciano jej przyjąć do pracy. I Kazimierz Lisiecki ją przyjął i to była pewnego rodzaju odwaga, ale dziadek Lisiecki sobie wyrobił mocno pozycję w tamtym czasie,
bo placówki tego typu, jakimi były ogniska, były bardzo potrzebne, bo było dużo, dużo biedy, dużo różnych rzeczy, które trzeba było jakoś ogarnąć, nad nimi zapanować, więc Lisiecki wykonywał bardzo pożyteczną pracę. I w tamtym czasie, i w latach późniejszych takie placówki ciągle były potrzebne i myślę, że i dzisiaj się sprawdzają. W każdym razie, wracając do tematu Marii Pileckiej, poznałem piękną, dystyngowaną, spokojną kobietę, używającego pięknego polskiego języka, melodyjnego, intonacja, a to wszystko razem było takie kojące i to ciepło z niej bijące, przyciągało do niej nas wszystkich jak magnes. Tak jak dziadka w jakiś sposób kochaliśmy dziadka, ale baliśmy się go, to tutaj do cioci każdy lgnął, każdy chciał się do niej przytulić po prostu. Panowała tam taka atmosfera, może nie nazwana, bo tego wprost nigdy nam nie mówiono, ale po latach ja stwierdziłem, że ja jestem w jakiś sposób naładowany, nie wiem, nasączony, nie wiem, nie potrafię znaleźć słowa, takimi wartościami, które nazywają się miłość do ojczyzny, poszanowanie przyrody, wartości takie, które powodują postawy ludzkie, dotrzymuj danego słowa, bądź uczciwy. To wszystko ja wyniosłem z tego otoczenia, które tam było. I w tym właśnie uczestniczyła Maria Pilecka, bo ona przecież też na co dzień te wszystkie wartości stosowała i w ten sposób przenosiła na nas.